Dzisiaj w Święto Matki Bożej Częstochowskiej wydarzył się cud, a właściwie dwa cuda przez ręce Maryi. Pierwszy to taki, że chłopak, który od 13 lat nadużywał alkohol i narkotyki najczęściej amfetaminę, marihuana zdecydował się na zmianę życia. A drugi to taki, że został dziś przyjęty do szpitala na detoks narkotykowy. Pomimo tego, że odmówili mu na izbie przyjęć, a jednak cud Matki Bożej i został przyjęty. Dobrze, że cuda mają swoich świadków, wtedy wiemy, że nam się to nie wydawało, tylko że rzeczywiście tak jest, bo widziały to dwie obce osoby. Wczoraj chłopak zdecydował się, że pojedziemy w ciemno do szpitala, bo tak już dłużej, nie da się żyć. Myślę sobie, dobra data, matki Bożej Częstochowskiej, więc Maryja pojedzie tam z nami. A jednak z drugiej strony to piątek. W szpitalu bywa różnie, a my chcemy dostać się na oddział, gdzie ludzie w nagłej potrzebie oczekują po dwa miesiące w kolejce. A nas akurat tak w ciemno mieliby przyjąć pomimo kolejki? Dlaczego w piątek? Chłopak z różencem na szyi wsiadł do samochodu wcześnie rano, ponieważ chcieliśmy być jako pierwsi na izbie przyjęć. Miał już skierowanie od lekarza rodzinnego, ale to pozwala tylko na ustawienie się w kolejce przez telefon. Modlimy się. Jedziemy w taki dzień, Maryjo, jedź z nami. Niech na naszych oczach Jezus dokona cud. Jezu, bądź tam już przed nami. Taka prosta modlitwa. Jedziemy do szpitala półtorej godziny, rozmawiając. Jesteśmy pierwsi. Sanitariusz pyta się: ze skierowaniem? Tak, umówione wcześniej przyjęcie. Nie, odpowiadamy, a on od razu odpowiada: no to nie ma takich przyjęć. No, nieźle się zaczyna, pomyślałam i odpowiedziała mu Ale my na detoks. Nie dałam się zbić. Na detoks narkotykowy jest długa kolejka i nie ma przyjęć. Słyszę znowu odmowę. I już chyba może powinniśmy odejść, ale odpowiadam mu No to my na detoks alkoholowy było nadużywanie jednego i drugiego. Dobra, chłopak wszedł do środka. Pierwszy mur padł. Siedział tam długo. Były testy narkotykowe, alkoholowe. Rozmowa z lekarzem przyjmującym i wychodzi on z uśmiechem. Nie przyjęli mnie i patrzy na mnie, bo jestem pod wpływem. Pod wpływem czego? Pytam się. Robili test narkotykowy, bo mam w moczu Kat i AMP. A jeśli mam, to nie jestem czysty i koniec. Woli wyjaśnienia: K to dopalacze, a MP to amfetamina. Wychodzi sanitariusz do nas i pokazuje na kartę informacyjną Izby Przyjęć. Nie zostanie przyjęte, bo ma narkotyki. Tutaj jest telefon, proszę sobie zadzwonić na oddział do toksu narkotykowego i umówić się na kolejkę i być czystym. Patrzę na kartkę i nie wierzę. A co Maryja na to? A co Maryja? Mówię wtedy do chłopaka, bierz telefon i tutaj stojąc w drzwiach i zbyt dzwonię oddział detoksu. Jak mam dzwonić? A no tak, mów gdzie jesteś i, i że dzwonisz, że potrzebujesz pomocy. Ktoś tam odbiera telefon, kobieta w słuchawce mówi, a gdzie jesteś? Na izbie przyjęć. To proszę podejść na detoks. Idziemy. Dzwonię do drzwi. Otwiera kobieta. Czyta kartkę izby przyjęć. Patrzy się i mówi. I mówi. Właśnie teraz wychodzi jedna z oddziału na własne żądanie. Jest teraz miejsce. Wolne. Idą do ordynatora i drzwi się zamykają. Maryjo. Maryjo, kobieta wraca? Otwiera drzwi? Daje kartkę? Jesteś przyjęty? Normalnie cud. Teraz tak po prostu znalazło się miejsce. A przecież my jechaliśmy w ciemno. Bez czekania w kolejce, bez jakiejś zmowy, że będzie miejsce. No i nie przyjęli go na izbie. Bo jest pod wpływem. Maryja poprosiła Jezusa o cud jak w kanie galilejskiej i nam się to wydarzyło. Wróciliśmy na izbę z powrotem i nastąpiło przyjęcie na oddział. Chłopak miał na szyi różaniec, w torebce obrazki z Maryją i ta nasza modlitwa zaczynająca naszą drogę. Mario, jedź z nami, niech na naszych oczach Jezus dokona cud. Jezu, bądź tam już przed nami. I taki cud uczynił Jezus na naszych oczach, na izbie przyjęć i na oddziale. Przez ręce Matki Bożej Częstochowskiej, cud dla młodego chłopaka uzależnionego od narkotyków przez 13 lat. Jezus będzie uwielbiony, bo dokonuje znaków i cudów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Halleluja. Normalnie cud.